Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będą oczywiście następne patch notes'y do AFK Arena. W tym przypadku będą to patch notes'y 1.42. No i od razu mogę powiedzieć, że są dużo, dużo lepsze od poprzednich, a przede wszystkim mogą znaleźć się w czołówce, jeżeli chodzi o najlepsze aktualizacje, powiedzmy, że wszechczasów do tej gry. Wiele rzeczy na tym filmie może być jednak niejasne, ponieważ rozjaśnią się dopiero, gdy zobaczymy je na serwerze testowym, ale pokrótce, tak jak zwykle, opowiem, pokażę mniej więcej i opiszę może, co tutaj się znajdzie. Od razu mówię, że prawdopodobnie, no myślę, że na pewno jutro pojawi się film z szybkiego przeglądu z serwera testowego, no i tam pokażę to, co będę mógł, bo tak jak mówię, no większość rzeczy rozjaśni się dopiero, gdy je zobaczymy. Także tak, przede wszystkim dodano funkcję czterokrotnie szybszej walki, ale na labiryncie. Także no, mimo wszystko spoko, wolałbym to zobaczyć jednak na kampanii, wtedy wszelkie próby przechodzenia progresu byłyby trochę szybsze. No jednak mimo wszystko bardzo fajna opcja, labirynt teraz będzie na pewno dużo szybszy. Sama funkcja będzie dostępna po ukończeniu rozdziału 21, czyli na logikę od rozdziału 22, tak na dobrą sprawę, albo po osiągnięciu VIP-a na poziomie 11, czyli to nie będzie takie proste. Raczej jednak ten rozdział 22 dla graczy free to play jest lepszą opcją. Nowa funkcja The Whale In. No i na początku jak to zobaczyłem, to trochę się przestraszyłem. Otóż dla wtajemniczonych Whale w całym tym systemie gier mobilnych oznacza tak zwanego gracza, który wydaje ogromne wręcz pieniądze na grę, czyli wieloryb, nie? Czyli po prostu wszyscy gracze stopki, takie AFK Areny, którzy mają wszystkie postacie na 5 gwiazdkach na poziomie wzniosłym, jak tylko oni wyjdą, jak tylko one się pojawią, to są tak zwanymi whale, czyli wielorybami, tak, którzy wydają ogromne po prostu pieniądze na grę. Ale to jednak nie ma z tym nic wspólnego, trochę się przestraszyłem, ale szybko stało się jasne, że to jest bardzo fajna funkcja prawdopodobnie. Czyli została dodana nowa funkcja, The Whale In, która zostanie znaleziona w mieście Ranhorn. Po ukończeniu rozdziału 4 gracze będą mogli odwiedzić to miejsce i zebrać prezenty od przyjaciół, którzy już takie Whale In zdobyli, tak? A zdobyć The Whale In, czyli tą taką tawernę, będą mogły osoby, które ukończyły rozdział 17. I wtedy odblokowują tą tawernę i wtedy gracze, którzy mają takie osoby, które tą tawernę odblokowały w znajomych, będą dostawały jakieś tam prezenciki. Jakie? No, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, na którą musimy poczekać. Gdy już ta tawerna zostanie odblokowana, gracze będą mogli tam umieścić bohaterów wzniesionych, czyli wzniosłych, tak krótko mówiąc, właśnie w tej tawernie. Gdy oczywiście ci bohaterowie będą się tam znajdowali, będą tutaj, z tego co widzę, zbierali furniture, czyli meble, które będą dawały im nowe umiejętności, co jest bardzo ciekawe, to jest w ogóle nowa mechanika w grze, jakby nie patrzeć. I będą mieli zwiększone statystyki. Czyli podsumowując, tak, żeby odblokować The Whale In, potrzebujemy przejść rozdział 17, czyli znaleźć się na rozdziale 18. Jeżeli to odblokujemy, umieszczamy bohaterów na poziomie wzniosłym, czyli białych. Ci bohaterowie, którzy się tam znajdą, będą zbierali meble, jakkolwiek to brzmi, i dzięki temu będą mieli nowe umiejętności oraz zwiększone statystyki. No i też pomyśleli o tych graczach nowych, trochę słabszych, tak? Tacy gracze będą otrzymywali prezenty od graczy, którzy już odblokowali The Whale In. Czyli polecam sobie, nie wiem, usunąć nieaktywnych z listy znajomych chociażby, postarać się dodać graczy, no takich, co są na rozdziale 18 minimum, na pewno na czacie się to powinno udać, czy gdzieś tam w gildii. No dzięki temu będziecie dostawali prezenty, więc polecam to po prostu zrobić i na to się przygotować. To oczywiście dotyczy tylko i wyłącznie graczy nowych, którzy są na niższych rozdziałach kampanii. Nowa funkcja w bibliotece, czyli Field of Stars.
Jeżeli ktoś ogląda wszystkie moje filmy, albo przynajmniej większość, no to już mniej więcej wie, o co tam chodzi. To było w Developer Update'cie. To są takie dodatkowe funkcje, dzięki którym możemy odblokować różne bonusy, tak? Na przykład, czyli z tego co pamiętam, był tam bonus, dzięki któremu możemy dostać podwójne nagrody z zadań codziennych, jeżeli się nie mylę. No, czyli po prostu będą to dodatkowe nagrody i bonusy. Tak, i nie ma tutaj żadnego, z tego co widzę, wymagania poziomowego, więc to jest jedna z tych rzeczy, które pokażę na serwerze testowym. Niestety The Will In nie będę w stanie pokazać, bo nie jestem na rozdziale 18. Być może mam kogoś w znajomych, to zobaczymy sobie, jakie prezenty będziemy otrzymywali. Jednak Field of Stars jestem w stanie pokazać w całości, także to umówimy sobie właśnie już na serwerze testowym, jak będę pokazywał film z samej gry. Nowa podróż cudów, czyli Track of the Suns, która będzie dostępna od 15 lipca na serwerach testowych, no czyli za, no powiedzmy, że 2 tygodnie, także nowa podróż cudów, standardowo z nową aktualizacją, więc bardzo fajnie, że utrzymują to tempo. Nowa wyprawa, czy też w sumie po prostu wierzchołek czasu na Wandering Balloon, czyli na tym balonie, to już będzie druga, będzie dostępna po ukończeniu rozdziału, w sumie odcinka 2050, będzie się nazywała Fields of Stone, ona już kiedyś była w formie podróży cudów. Oczywiście nagram ją w całości, kiedyś już ją nagrywałem na pewno, jednak prawdopodobnie było to nagrywane jeszcze na tym poprzednim mikrofonie, było to chaotyczne, teraz nagram po prostu krótki, szybki film, co, jak, kiedy, po co, no i tak dalej, nie? Także została dodana nowa miesięczna, właśnie tu też nie wiem dokładnie, o co chodzi, to tak naprawdę trzeba zobaczyć na serwerze testowym, a przypomnę, w momencie nagrywania tego filmu nie ma jeszcze tego na serwerze testowym, więc to wszystko wrzucę jutro, czyli sprawy, które są tutaj niejasne, jutro po prostu zobaczymy, o co tak naprawdę chodzi. Czyli została dodana nowa paczka limitowana miesięczna, Hero Choice Pack, czyli wybór bohatera, tak? Do tawerny, którą można aktywować odblokowując konkretną, tutaj właśnie to jest odnośnie tego, nie? Tak, czyli tutaj będzie można odblokowywać tak zwane Starbursty. I tutaj jeżeli odblokujemy właśnie w tym Fields of Stars, Starbursta, będziemy mogli odblokować Hero Choice Pack. I to jest bardzo fajna opcja prawdopodobnie, bo z tego co widzę, no przede wszystkim jeżeli to będzie w tawernie, to prawdopodobnie nie będzie to pay to win. Przynajmniej taką mam nadzieję. I z tego co widzę, są do wyboru bohaterzy niebiańskich, podziemców oraz międzywymiarowych. No Ukio raczej tutaj się nie znajdzie, ponieważ Ukio jest no, jedyną postacią potwierdzoną, która ma być w 100% niestety pay to win. Więc na początek na pewno spodziewam się tutaj Artura. Tak, myślę, że Artura przede wszystkim. Na Koruru nie sądzę, żeby dodali ją teraz tam, od razu przy aktualizacji, no bo chcą jak najwięcej pieniędzy zyskać po prostu przez to, że sam event na jej wymianę startuje za 2 miesiące, no więc raczej będą chcieli tutaj po prostu, żeby jak najwięcej osób kupiło to wszystko mimo wszystko za pieniądze, więc nie spodziewam się tutaj na Koruru, więc myślę, że tutaj będzie Artur. No i niebiańscy podziemcy, czy wszyscy? No to zobaczymy. Jednak jest tutaj wybór bohatera, więc prawdopodobnie będziemy mogli wybrać jednego z kilku. Tak? Tutaj został dodany wybór na Spaczonym Królestwie, że możemy teraz pauzować walkę. Pauzować, to jest coś fajnego prawdopodobnie. I wychodzić, tak? Czyli nie musimy teraz, na przykład jeżeli coś nie idzie po naszej myśli, to nie musimy walki oglądać do końca, bądź resetować gry, tylko będziemy mogli wyjść. Także tutaj jest podkreślone, że wyjście z takiej walki no, zabierze nam podejście. Chociaż podejścia łatwo zrezetować tanio, więc to myślę, że nie ma żadnego problemu. I tutaj odnośnie filmu właśnie z reworkami przy poprzednich, chyba to było przy Developer Update'cie. Zapytałem was, jak myślicie, jakie dwie postacie ze Zwierzę Ludzi dostaną reworka? No ja nie trafiłem, bo stawiałem na Wareka i Satranę. Wareka i Numisu to były takie moje dwa warianty. Tutaj macie odpowiedź. Jestem ciekaw, kto trafił. Możecie się przyznać, chociaż bez bicia. Bez bicia. Po prostu przyznajcie się, kto prawidłowo wtedy trafił. No nikt nie będzie was za to bił, tak? No spokojnie. Także Satrana i Numisu to są te dwie postacie, które dostaną reworka. Tak?
Także możecie przyznawać, tak jak mówię, bez bicia. Satrana, czyli zostały zmienione jej wizualne efekty i przede wszystkim rozdzielczość została zwiększona, czyli będzie bardziej dostosowana do tych nowych bohaterów. I w przypadku Satrany wszystkie jej umiejętności zostały zmienione, wszystkie. Czyli ta postać dostała kompletnego reworka, kompletnie została zmieniona w całości. Nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie, bo tak jak mówię, w momencie nagrywania tego filmu nie ma jeszcze tego na serwerze testowym. I zostały zwiększone, zmniejszone, wszędzie został zmieniony, zmniejszony, tutaj się trochę mylę, poziom trudności, czyli na przykład na Królewskiej Wieży i na kampanii wszystkie takie odcinki, takie piętra, gdzie Satrana się znajdowała, tam poziom trudności został zmniejszony, czyli możemy się domyślać, że Satrana dostała sporego buffa, no bo inaczej by nie musieli zmniejszać poziomu trudności, prawda? I tutaj mamy jeszcze Numisu, także został dostosowany jego model do dzisiejszych, powiedzmy, że bohaterów. Została jego zmieniona zdolność ostateczna, czyli Resonating Blast. Teraz będzie się nazywała Wood Blessing, I tak jak tutaj widać, wszystko to będzie dostępne dopiero na serwerach testowych. Nie ma tutaj żadnych, tak na dobrą sprawę, informacji szczegółowych. Także tym zajmiemy się trochę później. I tak jak tutaj w przypadku było Satrany, zmniejszona trudność po prostu na tych odcinkach, gdzie Numisu będzie występował. I tutaj już mamy takie raczej zmiany, wiecie, typowo z bohaterami, jakieś tam wizualne, ale przebrniemy przez wszystko. Czyli był tutaj problem z umiejętnością Devour Mezota, czyli nadal po tym, jak już wyrzucił ze swojej paszczy, że tak powiem, ze swojego brzucha jakąś postać, to ona nadal traciła energię, zostało to teraz naprawione. Czyli to jest taki nerf, chociaż bardzo dobry nerf, bo to był błąd i tyle. Kazard, czyli miał tutaj, z tego co widzę, błąd, że przy pierwszym szardzie był zmniejszony damage, czyli dostał takiego, powiedzmy, że buffa, z tym, że dalej jest to w formie naprawy błędu. Elijah Lyla, została poprawiona umiejętność Unity, czyli to jest chyba, że łączy bohatera sojuszniczego z przeciwnikiem i tutaj były jakieś z tym błędy, przez to zaprzyjaźnieni bohaterowie dostawali większe obrażenia niż powinni. Zostało to naprawione. Rosalina. Tutaj był problem taki, że na przykład Nemora rzuca Charma, czyli urok, na Rosalin i ona w tym momencie biegnie, powiedzmy, za taką właśnie przeciwną Nemorą i jej pomaga. Także teraz to nie będzie możliwe. To było w sumie spore utrudnienie, jakby nie patrzeć. Już teraz tak nie będzie robić. Tidus. Jego umiejętność Savagery namierzała, z tego co widzę, przywołane tutaj jakieś tam armaty przez tych takich krasnoludów, nie? Bo czasami na kampanii występują takie dziwne mobki, których nie ma w grze. To są jakieś tam krasnoludy takie. No i z nimi był tam problem. Tidus nacelowywał po prostu ich wytwory. Może w ten sposób. I tutaj tak nie za bardzo rozumiem, nie? Bo Folks, czyli jego umiejętność trumny, od teraz, gdy będzie na polu bitwy tylko jeden przeciwnik, no on nie będzie zamykał w trumnie tego przeciwnika. Z tym, że ja już gdzieś to słyszałem, gdzieś to widziałem, to już kiedyś zostało naprawione i znowu się zepsuło. Trochę dziwne. Tak samo w przypadku wygnania Tassi, jeżeli zostanie jeden przeciwnik, no to nie będzie można go wygnać, przez co w obu tych przypadkach u Folksa i Tassi, no po prostu granie będzie przedłużała na siłę walki. Belinda miała tutaj błąd, że jej umiejętność Divine Light na poziomie drugim, to było w ten sposób, że poziom pierwszy tej umiejętności aktywował coś, co powinna aktywować dopiero od poziomu drugiego tej umiejętności Divine Light. Zostało to naprawione. No i tutaj mamy zmianę, z tego co widzę, w atrybutach Phantom Strike i Phantom Assassin. Czyli po prostu jakieś tam zmiany w obrażeniach, jeżeli dobrze rozumiem. No i opis tych zdolności również został poprawiony. Odin. Jego umiejętność Soulburn, z tego co widzę, przerwała przeciwnikom zdolności ostateczne. Czyli teraz nie będzie tego robiła, po prostu. Krótko i na temat. No i Duras Fortitude, tutaj się raczej nie wypowiem, bo raczej nie zwracam aż takiego uwagi na te gałęzie, ale był jakiś błąd, który sprawiał, że ta gałąź, umiejętność
z tej gałęzi, czyli Live Flash. Czyli timer tej umiejętności był zwiększony zamiast zmniejszony. Czyli jakby nie patrzeć, to był spory błąd, nie? No ale dobra, zostało to poprawione. Czyli podsumowując, tak krótko już i na temat. Tak jak mówię, to jest tylko takie poglądowe spojrzenie, bo takie najważniejsze rzeczy, no oprócz tej tutaj tawerny The Whale Inn, pokażę na serwerze testowym, czyli czterokrotna szybkość walk na labiryncie, The Whale Inn. Na to chyba najbardziej patrzę, bo zwiększone statystyki, nowe umiejętności brzmią ciekawie i być może przyspieszy to progres wszystkich graczy, kto wie. Field of Stars, to może być też ciekawe, to są zawsze dodatkowe nagrody. Nowa Podróż Cudów, czyli taki standard. Nowy Wierzchołek Czasu, dodatkowe nagrody, zawsze to jest spoko. To zależy, bo to jest takie, wiecie, kontrowersyjne, że tak powiem. Bo tak na dobrą sprawę nie wiemy, co to będzie, jak to będzie i po co to będzie, bo może się okazać, że będzie to pay to win. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo to by było przykre. Jednak stawiam, że nie będzie. Tak myślę, że mimo wszystko, skoro jest to powiązane właśnie z tym Field of Stars, no to nie sądzę, żeby to była funkcja pay to win. Po prostu będzie to możliwość zdobycia postaci premium, czy też międzywymiarowych. No dodatkowo, bo dużo osób narzeka, tam gdzieś ich na forum, gdzieś tam na Facebookach, Redditach, dużo osób narzeka, że dodają nowe postacie premium, a ciężko zdobyć w ogóle, no tak jak w przypadku zwykłych postaci, no gdzieś jeszcze tam się je da zrobić, tak w przypadku premium trzeba wydać naprawdę ogromne ilości diamentów, kart astrologa, żeby zrobić taką postać na poziom wzniosły, a takich postaci jest już coraz więcej. No i balans. Rework Satrany, rework Numisu, naprawa błędów, no i w sumie tyle. Także no gdzieś tam małe zająknięcia się miałem, za co przepraszam, ale nagrywam to dosyć późno w tym przypadku. Także no prawdopodobnie jestem po prostu trochę zmęczony i zaspany, ale wypadało to nagrać, bo zawsze te patch notes nagrywam. I ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Tak jak mówię, jutro prawdopodobnie z samego rana, między 7 a 9 pojawi się taki szybki przegląd tego, co zostało wprowadzone. No przede wszystkim chciałbym się skupić na tym Field of Stars, bo to brzmi najciekawiej. No i oczywiście na tym Hero Choice Packu również się skupimy, bo to jest połączone. Tego nie będę w stanie pokazać, labirynt mogę pokazać. No i tyle. Także ja Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam wszystkim jak najlepszego, przyjemnego dnia. Jak najlepszych samonów, jeżeli ktoś przy okazji robi, bo dlaczego nie. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.